Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Cześć, tu Karolina Zuber. Zapraszam na retransmisję wydarzenia Weekend Do It, które odbyło się 22 marca bieżącego roku. Islam, media, prawda. To temat tej dyskusji. Jak islam jest pokazywany w mediach, a jaka jest prawda? Anna Wilczyńska, arabistka, autorka bloga Islamista, zgłębia temat tej religii, tej kultury, dlatego jest odpowiednią osobą, by przedstawić prawdziwy obraz islamu. Nazywam się Karolina Zuber i moim gościem, naszym gościem będzie Anna Wilczyńska. Bardzo proszę tutaj na scenę. A tak w ogóle to dobry wieczór, bardzo mi miło. I dziękuję za zaproszenie. Na początek przeprowadziłam ankietę wśród młodych ludzi, zdarzały się też osoby, powiedzmy 40+, żeby zorientować się, jaki mają stosunek do islamu, do wyznawców, do środowiska tej kultury. I niezależnie od wieku, najwięcej osób stwierdziło, że boi się muzułmanów. Nawet młodzi ludzie odpowiadali, że powoduje ten lęk, powoduje pewną wrogość, wrogie nastawienie, negatywne nastawienie do wyznawców islamu. I przyznali, że często przyczyną takich odczuć jest to, że tylko takie informacje otrzymują, że w gazetach, w internecie, w telewizji otrzymują takie negatywne informacje związane z islamem. Bo niestety trzeba przyznać, że są one podawane w kontekście ataków terrorystycznych czy uchodźców. I tutaj chyba takie pierwsze, podstawowe, ogólne pytanie do gościa. Co pomijają media? Czego nie mówią, co może być, co jest prawdą o islamie i jest pozytywne o islamie? Znaczy, zacznijmy może od tego, że pierwszą rzeczą, którą media pomijają, dlatego że jest to rzecz bardzo trudna, ale też jest to jedna chyba z takich najbardziej charakterystycznych spraw, jeżeli w ogóle o islam chodzi, to jest kwestia tego, dlaczego tak trudno sobie wyrobić prosty pogląd o islamie. Co jest takiego w islamie, że posługujemy się albo ogromnymi uproszczeniami, albo no, taką wielką generalizacją, że właściwie wszystko, co jest w islamie, wrzucamy do jednego wora. Co do tych pozytywnych rzeczy, no to można by się spierać, czy to jest rzecz pozytywna, czy negatywna, ale islam jest niesamowicie różnorodny. Tutaj oprócz takiego standardowego podziału, o którym na pewno słyszeliście, czy tam na szyitów i sunnitów, każda z tych gałęzi dzieli się jeszcze na bardzo, bardzo wiele innych grup. Oprócz tego jeszcze mamy tak zwanych haredżytów, czyli osobną gałąź. Mamy islam suficki, czyli taki, który właściwie troszkę ciężko nam zakwalifikować do czegokolwiek. Mamy bardzo dużo różnych sekt. Więc naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć jedną prostą rzecz o islamie, tak żeby wszystkie te grupy włączyć i tak żeby to, co do każdej tej grupy była prawda. Więc no, dla mnie z punktu widzenia badacza jest to sprawa jak najbardziej pozytywna, że jest taka różnorodność. Że w islamie w wielu krajach, a mówimy tutaj o obszarze no, niemalże połowy Afryki i bardzo dużej części Azji, no, tą religię wyznaje 1,5 miliarda ludzi, tak w grubym przybliżeniu. W związku z tym no, nie jesteśmy w stanie jakby jednego jasnego poglądu wyrazić o tak dużej grupie. Dla mnie jako badacza, tak jak mówię, to jest rzecz jak najbardziej pozytywna, bo mam tylko więcej pola do badania. Więcej krajów, w których można grzebać i w których można patrzeć, gdzie jest więcej islamu, a gdzie jest więcej kultury może sprzed islamu, a gdzie jest więcej jakichś takich wątków, no, które wynikają albo z jakichś takich ludowych postaw w tym kraju, albo z jakichś innych tradycji, które się gdzieś tam z tym islamem mieszają. No, kolejna rzecz, którą trudno jest w mediach zauważyć, ale to też dlatego, że mamy w mediach mało osób, które takiego żywego islamu doświadczyły, które gdzieś do tych krajów jeżdżą. W związku z tym bardzo często mówią o takich kwestiach bardzo generalnych, na przykład o dżihadzie, nie mówiąc o jakichś konkretnych osobach, konkretnych, powiedzmy sobie, zdarzeniach czy konkretnych grupach. Bardzo łatwo jest tutaj generalizować. Natomiast co jest super w
islamie, o czym często nie słyszymy, to są historie bardzo konkretnych, zupełnie małych i z punktu widzenia wielkiej historii, no marginalnych postaci. Ja miałam okazję się o tym przekonać i niejednokrotnie w Syrii, w Libanie, w Egipcie i w Palestynie, że wszędzie w tych krajach znajdują się takie osoby, które z punktu widzenia, tak jak mówię, wielkiej historii są zupełnie nieistotne, natomiast prezentują postawy ogromnej gościnności i też tolerancji, co nie dla wszystkich grup islamu jest charakterystyczne. Właśnie, byłaś w Syrii. Z czym się tam spotkałaś? Jak ta kultura cię dotknęła? Bo dotknęłaś ty jej namacalnie, byłaś wewnątrz tego środowiska. W Syrii sytuacja jest bardzo trudna z wielu powodów. Poza takimi prostymi przyczynami, które wiążemy z wojną, czyli jakimiś takimi humanitarnymi sprawami, że jest problem z wodą, jest problem z prądem, więc jak jest zima w Syrii zima jest, to jest po prostu strasznie zimno. Ja przez cały swój pobyt, a byłam w Syrii rok temu w lutym, miałam na sobie absolutnie wszystkie ciuchy, które ze sobą przywiozłam i tak było mi zimno. A potem się spotykałam ze zdziwieniem, że o, to w Syrii może śnieg spaść na morze. Więc takie przeszkody jakby czysto humanitarne, to jest pierwsza taka namacalna rzecz, którą się w Syrii widzi i która doświadcza i ludzi, którzy tam są na stałe, i Syryjczyków, i wszystkich, którzy przejeżdżają. No poza tym, no to też wojna to wymusza do pewnego stopnia. Syryjczycy są strasznie samotni. To jest taki naród, który, no niezależnie od religii, bo jest bardzo religijnie różnorodny, jest i bardzo dużo różnych grup chrześcijan, takich chrześcijan, których nie mamy w Polsce, Chaldejczyków, Syriaków i tak dalej. Są też inne grupy, jakby nie związane czy z chrześcijaństwem, czy z islamem, plus jest dużo muzułmanów, też różnych denominacji. Więc poza tym podziałem religijnym wszystkie te grupy były niesamowicie towarzyskie. To jest taki naród, który uwielbia przesiadywać gdzieś tam przed domami, gadać godzinami, pić litry herbaty czy litry kawy. Natomiast wojna to wszystko zabrała. Do tego stopnia, że jak pojawiały się w niektórych miastach bombardowania, czy w Aleppo, czy gdzieś w okolicach Damaszku, czy w Rakce, no to ludzie po prostu całymi miesiącami, czasami latami niemalże siedzieli w piwnicach, nie mieli za bardzo ze sobą kontaktu, bo znowu, skoro mamy problem z prądem, to mamy też problem z internetem, więc ciężko się z kimkolwiek porozumieć. Więc takiego spotkania im bardzo brakowało. I brakuje do tej pory, bo ta wojna się nie skończyła. Więc ogromna, ogromna samotność i też takie, no w pewnych przypadkach taki fatalizm, że no nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy i tak naprawdę jakim wynikiem się skończy. Jedyne, co do czego Syryjczycy mają pewność, to że właściwie nic od nich na ten moment nie zależy. Więc chyba ta samotność taka była najbardziej uderzająca. I ta samotność do tego stopnia, że no po mnie widać, że nie jestem stamtąd. A i tak ludzie jakby widząc mnie przechodzącą gdzieś tam po ulicy, niemalże za rękaw mnie ciągnęli do domu i mówili, że no słuchaj, jak masz czas i masz ochotę spisywać jakby historię ludzi, którzy tu mieszkają, no to chodź tam, mamy jakąś resztkę herbaty, to na jakichś szmatach ugotujemy. No bo nie ma prądu, więc jakoś trzeba wodę grzać. Więc się bierze po prostu cokolwiek się pali, tą herbatę się robi. No więc z takimi postawami się spotykałam często, że ludziom bardzo brakowało, żeby z kimś pogadać, z kimkolwiek. Może być ktoś z zewnątrz, być może mieli takie podejrzenie, że ja tej ich sytuacji do końca nie rozumiem, no bo nigdy wcześniej się z wojną nie spotkałam. No ale mieli taką dużą otwartość dla kogoś zupełnie obcego. Powiedziałaś na początku, że islam jest różnorodny. Może dlatego ludzie się boją, bo nie mogą go do końca poznać. Jest tak obszerny temat, że boją się nieznanego, jeżeli nie są badaczami. Ja miałam tutaj przygotowane pytanie o różnice, jakie są różnice między kulturą europejską a kulturą islamską, ale może wymienimy tutaj podobieństwa, co nas może jakby postawić na tym samym poziomie. Tutaj znowu będzie problem, bo znowu musimy wrócić do tej różnorodności. Ciężko jest powiedzieć, że kultura europejska to jest coś innego. No, troszkę inaczej będzie wyglądała kultura w Polsce, inaczej we Francji, co innego charakterystycznego wybierzemy dla Hiszpanii i tak dalej. Jeżeli chodzi o świat muzułmański, jest bardzo podobnie. Bo jak popatrzymy na kraje arabskie, no to jest zupełnie inna kultura niż na przykład dla muzułmanów, którzy mieszkają w Indiach, a których jest bardzo, bardzo dużo.
szacuje się, że więcej niż na całym Bliskim Wschodzie tak naprawdę. Zupełnie inna to jest kultura niż w Indonezji, gdzie mieszka najwięcej muzułmanów na świecie. Zupełnie to będzie inna kultura dla muzułmanów, którzy mieszkają w Polsce i którzy na przykład mówią, że dlaczego mówimy Allah? Przecież Allah to znaczy Bóg. Jak jesteśmy w Polsce, to mówimy po polsku, mówimy Bóg. No więc tutaj myślę, że podobieństw będzie tak samo dużo jak różnic, bo tak samo jak ta kultura europejska jest różnorodna, tak i muzułmańska jest różnorodna. W takim razie jak wygląda życie islamskiej rodziny? Życie muzułmańskiej rodziny. No to wybierzmy sobie jakiś wycinek tej kultury muzułmańskiej, tak żeby nam było łatwiej. Coś takiego, żeby łatwo było to może porównać, a może skleić z tym, co mamy tutaj. No to powiedzmy sobie jakiś taki charakterystyczny kraj. Powiedzmy sobie na przykład... A, w Maroku. Jak to w Maroku może wyglądać? Co jest... O, jedna rzecz mi się przypomniała, która może być wspólna. Co jest bardzo charakterystyczne dla niemalże wszystkich rodzin muzułmańskich, niezależnie od ich pochodzenia, narodowości, jest to, że poza Bogiem rodzina jest absolutnie najważniejszą rzeczą, jaka jest. Absolutnie najważniejszą rzeczą. Często mówi się po arabsku, krew jest gęstsza. I to właśnie znaczy, że rodzina jest najważniejsza. Że te więzy krwi, połączenia krwi, jakie mamy w rodzinie, są właśnie gęstsze, grubsze, ważniejsze niż cokolwiek. No i co? No jak to życie wygląda? Generalnie życie muzułmanina powinno się toczyć wokół 5 modlitw w ciągu dnia. No jak na pewno wszyscy wiecie, muzułmanin ma 5 obowiązków. Jednym z tych obowiązków jest modlitwa 5 razy dziennie. Dla nas pewnie się to wydaje, że to jest strasznie dużo. Ale to mało tego, nie dość, że 5 razy dziennie, to przed każdą modlitwą należy wykonać ablucję, czyli takie rytualne obmycie, które sprawia, że jest się przygotowanym do tej modlitwy. Czyli tam należy obmyć na przykład ręce, powinno się obmyć twarz, wnętrze nosa i tak dalej. Tam są oczywiście całe wytyczne co do tej modlitwy. I przy modlitwie oczywiście są wyznaczone bardzo konkretne pory, kiedy ta modlitwa powinna się odbyć. Więc cały właściwie dzień muzułmańskiej rodziny, przynajmniej w teorii dla osób religijnych, powinien się opierać na tych 5 modlitwach. I teraz pierwsza modlitwa powinna się odbyć najlepiej w okolicach wschodu słońca. I tu islam jest na tyle precyzyjny, że w internecie możecie znaleźć całe tabelki dla różnych stref czasowych. W którym kraju, w której strefie czasowej, o której wschodzi słońce i kiedy ta modlitwa powinna się odbyć. W związku z tym tam na to Polak, muzułmanin powinien się modlić tego, a tego dnia tam powiedzmy o 5:34. Oczywiście tam są jakieś przedziały, to nie jest tak, że 5:34, dobra, modlimy się, a 5:35 to kurde, już za późno. Są jakieś określone godziny, od kiedy do kiedy ta modlitwa się powinna odbyć. Druga modlitwa się odbywa koło południa, trzecia po południu, czwarta wieczorem i piąta przed snem. Więc to jest taki system modlitw, który jakoś porządkuje ten dzień. Trochę wyjątkiem od takiego zwykłego dnia jest piątek, który dla muzułmanów jest takim dniem zgromadzenia. Trochę jak niedziela dla chrześcijan, ale nie do końca, no bo chrześcijanie wiążą niedzielę jakby z dniem zmartwychwstania, znowu Żydzi wiążą sobotę z szabatem, czyli z tym dniem, kiedy Pan Bóg odpoczywał po stworzeniu świata, a orientaliści są na tyle złośliwi, że mówią, że no islam wybrał piątek, bo weekend już był zajęty. No i tu jest ziarno prawdy, powiedzmy w tym, jest ziarno prawdy, bo faktycznie kiedy islam powstawał, no to był już VII wiek, więc chrześcijaństwo istniało i niedziela była zaklepana, że tak powiem. Już istniał jak najbardziej judaizm i sobota, szabat był zaklepany. A muzułmanie wybrali piątek, bo to był ten dzień, kiedy na targu jakimś lokalnym zbierało się najwięcej ludzi, żeby się przygotować na ten dzień świąteczny w sobotę. I chrześcijanie się przygotowywali na dzień świąteczny w niedzielę, czy też na zakupy, więc faktycznie w piątek można było łatwo ludzi zgromadzić. Więc do teraz ten piątek został tym dniem zgromadzenia. I w piątek się odbywa właśnie wspólna modlitwa w meczecie. Poza tym oczywiście rodziny muzułmańskie mogą się jak najbardziej modlić w meczetach, ale mogą się też modlić w domu, można się modlić indywidualnie gdzieś tam w pracy.
Także ta modlitwa jest takim bardzo systematyzującym dzień, momentem w życiu każdej rodziny muzułmańskiej. Oczywiście wyjątek troszkę stanowi Ramadan. Ramadan to, jak na pewno wszyscy wiedzą, bo to nazwa dosyć już znana, to jest cały miesiąc w kalendarzu religijnym dla muzułmanina, kiedy się pości. I wtedy ten dzień wygląda troszkę inaczej. W sensie te 5 modlitw nam jak najbardziej zostaje, ale dochodzi obowiązek powstrzymywania się od i jedzenia, i picia od wschodu do zachodu słońca. No i to znowu generuje, w zależności od tego, gdzie kto mieszka, gdzie dana rodzina mieszka, bardzo dużo wyzwań, powiedzmy tak. No bo na przykład dla kogoś, kto mieszka w Polsce, Ramadan na przykład bardzo często wypada w miesiącach ciepłych. W tym roku będziemy mieć w maju, od 15 maja Ramadan. No to tam słońce sobie wschodzi w jakichś takich w miarę sensownych godzinach, tam powiedzmy koło 6 i zachodzi gdzieś tam wieczorem, powiedzmy 20-21. No to jakoś się wytrzyma. No ale są takie kraje, na przykład Norwegia, gdzie w niektórych rejonach słońce nie zachodzi nigdy. Nie zachodzi przez 24 godziny na przykład. No i co z tym fantem zrobić? Jest to pewne utrudnienie dla muzułmanów. No i to oczywiście wiadomo, że no, nikt nie będzie przez 30 dni nie jadł, nie pił. No, byłoby to niezdrowe i też jest nam mówi, żeby absolutnie tak nie robić. Tylko się dostosować do jakiegoś innego czasu albo ustalić sobie jakieś 12 czy 15 godzin, w trakcie których będzie się pościć w ciągu doby. Więc to jest kolejny taki Ramadan, to jest kolejny taki czas, który bardzo systematyzuje życie tej rodziny. No a jeżeli chodzi o inne jakieś tam wątki, no to muzułmanie też ludzie, no, też pracują. Tak jak mówiłam, bardzo, bardzo dużo czasu spędzają ze sobą w rodzinie, bardzo się celebruje posiłki. W zależności od kraju, no to są te różne posiłki. Ale jest bardzo duże takie przywiązanie, żeby właśnie jeść razem, żeby dużo czasu spędzać z rodziną. Bo tak jak powtarzałam już kilka razy, bardzo ważna jest ta rodzina dla muzułmanów. A jaka jest rola kobiety, muzułmanki? Bo nieco różni się postawa kobiety muzułmanki i postawa takiej Polki przeciętnej. A tu znowu jest niespodzianka. No znowu w zależności od rejonu to może być różnie. Ja wiem, że to są takie mało satysfakcjonujące odpowiedzi, że nie da się powiedzieć, a tu rola jest taka i koniec. No niestety, znowu wracamy do tego samego problemu. To jest 1,5 miliarda ludzi. 24% ludności świata wyznaje tę religię. I nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, że wszędzie dla każdego muzułmanina to będzie wyglądało identycznie. Zwłaszcza, że w islamie jest tak duża różnorodność. Są pewne punkty, które oczywiście pozostają takie same. To znaczy islam podkreśla, jak ważna jest rola kobiety jako matki, także w takim wychowaniu religijnym. Islam podkreśla, jak ważna jest rola kobiety jako żony. Do tego stopnia, że właściwie no, w islamie nie ma czegoś takiego jak celibat. Każdy powinien mieć żonę albo męża. Więc tutaj pod tym względem no, rola kobiety w życiu, zwłaszcza rodzinnym, jest niesamowicie ważna. Ale na przykład jeżeli spojrzymy na pewne przykłady z Polski, to zobaczymy, że może być też inaczej, że kobieta to nie jest tylko żona i matka w islamie. Bo na przykład w Krakowie tutaj też mamy Centrum Muzułmańskie na ulicy Sobieskiego. Bardzo polecam, żeby odwiedzić, zwłaszcza już w tym dniu zgromadzenia, czyli w piątek. Można zobaczyć, jak wygląda modlitwa, można zobaczyć, jak wygląda wnętrze tam właśnie tego, no nie meczetu, bo nie mamy meczetu w Krakowie, ale tego Centrum Muzułmańskiego. Tam szefem tego Centrum Muzułmańskiego jest wspaniała kobieta, pani Aneta Dziedzic. No i to jest kobieta, która rządzi tym centrum. I absolutnie wychodzi jej to fantastycznie. Więc to jest coś, czego pewnie muzułmanin na Bliskim Wschodzie, gdzieś tam w Egipcie, czy w Arabii Saudyjskiej też w ogóle, by się zupełnie nie spodziewał, że kobieta jest liderem właśnie tej społeczności muzułmańskiej. Także tu jak najbardziej różnorodność również ma swoje zastosowanie. Mówiłaś, że podczas pobytu w Syrii chociażby ludzie byli zainteresowani tobą, chcieli z tobą rozmawiać. A czy spotkałaś się z jakimś wrogim nastawieniem wśród ludzi, których odwiedziłaś w ich ojczyźnie? Że nie chcieli, żebyś przychodziła, żebyś rozmawiała, że byli no, antyinny człowiek? Znaczy spotkałam się tylko właściwie w jednym przypadku, bo niestety miałam też styczność no nie z wojskiem, ale z takimi miejscowymi bojówkami partii Baas. To niestety wygląda tak
tak, że z racji tego, że w wielu miastach jest bardzo mało mężczyzn, bo część oczywiście jest na froncie, część zginęła, część uciekła także do innych krajów w poszukiwaniu gdzieś tam bezpieczeństwa, pracy i tak dalej. Więc często role żołnierzy przejmują takie miejscowe bojówki, które się składają najczęściej z chłopaków tak 16-17-letnich. I taka grupa, powiedzmy, czterech chłopaków dostaje kałasznikowa i skuter. I oni jeżdżą od domu do domu, od sklepu do sklepu, jak akurat w jakiejś okolicy jakiś przetrwał. No i zbierają pieniądze od tych ludzi w zamian za, w cudzysłowie, ochronę. Więc z wrogością od takich osób się spotkałam. No bo ja też będąc w Syrii nie mogłam się na przykład przyznać do tego, że piszę reportaże dla gazet w Polsce. Bo rząd syryjski sobie nie życzy, żeby o nim pisać, zwłaszcza ale naprawdę ciężko czasami jest coś dobrego powiedzieć. W związku z tym ze strony takich osób, ze strony wojskowych jak najbardziej można się spotkać z wrogością i są to sytuacje niekoniecznie bezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o ludność cywilną, spotkałam się ze strachem, to na pewno. No bo faktycznie cudzoziemiec to jest osoba, która może sprowadzić niebezpieczeństwo. Bo Syria w dalszym ciągu jest takim krajem, który jest mocno infiltrowany przez tajne służby. Czy można faktycznie być śledzonym, jakieś rozmowy mogą być posłuchiwane. I w moim przypadku też wielokrotnie tak było. W związku z tym były osoby, które na przykład bały się i nie chciały, żeby robić im zdjęcia. No i ja jak najbardziej odpuszczam w takich sytuacjach. Rozumiem, że ktoś się może bać, na przykład, że jego zdjęcie pojawi się gdzieś na Facebooku albo w jakiejś zagranicznej gazecie i w związku z tym będzie miał w Syrii bardzo duże kłopoty. Prawdopodobnie też trafi do więzienia. W związku z tym strach się jak najbardziej pojawiał. Ja odpuszczam w takich momentach. Jak najbardziej to jest prawo tych ludzi, żeby się nie zgadzać do tego, żeby się nie zgadzać na to, żeby na przykład nagrywała jakąś rozmowę, albo żeby wypytywała coś, albo zostawała dłużej w ich domu. Więc ten strach był jak najbardziej uzasadniony. Krąży stereotyp, że muzułmanin to jest terrorysta i stawia się znak równości. Jak myślimy o muzułmaninie terroryście, to o jakim odłamie myślimy wtedy? Na takiej grupie jest sporo. One są o tyle marginalne, że liczą zazwyczaj niewielkie grupy ludzi w porównaniu do innych wersji, powiedzmy tak. Takimi najpopularniejszymi grupami wśród tych, które gdzieś tam w mediach widzimy czy słyszymy o nich, no to na pewno jest Al-Kaida, która działa już w różnych krajach od 1980 roku. I to Osama Bin Laden był taką słynną postacią. Niestety Al-Kaida w wielu krajach do tej pory jest obecna i podobnie jak Państwo Islamskie, które też jest już słynne w tym momencie. No, wiąże się je z islamem wahabickim czy salafickim. To jest taka wersja islamu sunnickiego, która bardzo, bardzo radykalnie interpretuje Koran. I teraz z jednej strony duża część muzułmanów się nie zgadza z taką interpretacją, jest to tylko jedna z wielu. No, a z drugiej strony, no niestety islam jest na tyle różnorodny i na tyle pojemny i Koran można interpretować na tyle różnych sposobów, ponieważ jest napisany językiem starożytnym, dla wielu osób niezrozumiałym, że no jest pewna przestrzeń dla też takich skrajnych interpretacji. Więc właśnie z tym wahabizmem, z tym salafizmem te dwie grupy się łączą, aczkolwiek, co dosyć zabawne, są to grupy w tym momencie niekoniecznie sprzyjające sobie nawzajem. więc te radykalne wersje islamu też bardzo często ze sobą walczą i też bardzo często ogłaszają, że nie mają ze sobą nawzajem nic wspólnego. Więc też w takich negatywnych ruchach widzimy, że jest duża różnorodność. Właśnie, Al-Kaida, państwo islamskie, oni dążą do tego, żeby islam stał się jedną prawdziwą religią na całym świecie i chcą jakby pozbyć się niewiernych, w cudzysłowie. I ci niewierni dla nich to nie są tylko wyznawcy innych religii, ale też muzułmanie, którzy jakby nie wierzą w taki sposób, jak oni by chcieli. To jak muzułmanie, którzy inaczej interpretują Koran, są przychylni dla innych kultur, jak mogą się bronić przed tymi organizacjami? Jak się bronią?
Znaczy, po pierwsze, tak jak media mogą być bronią dla upowszechniania jakichś takich skrajnych postaw w islamie, tak też muzułmanie bardziej tolerancyjni, czy też bardziej liberalni, jak tam sobie to nazwiemy, również korzystają z mediów społecznościowych, organizują kampanie, organizują zjazdy, organizują debaty itd. Organizują, też tworzą organizacje, które na przykład prowadzą warsztaty z młodzieżą itd. Tutaj świetną organizacją na przykład jest organizacja z Libanu, która się nazywa Adyan. I to jest organizacja, którą założył ksiądz, szyitka i sunnitka. Czyli właściwie cały przekrój religii libańskich, pomijając tam różne mniejsze ugrupowania. No i to jest taka organizacja, która robi warsztaty tego typu. Czy na przykład zbiera sobie grupę młodych ludzi, powiedzmy sobie tak, jak tutaj Państwo zgromadzeni, muzułmanów i chrześcijan, sada ich naprzeciwko siebie. I tam oczywiście są jakieś prowadzenia, są na przykład ogląda się film wspólnie albo coś. I potem pada pytanie, no dobra, słuchajcie, no ale jak to teraz przenieść na ten grunt tutaj nasz? No to jakie pytania zadalibyście sobie nawzajem? Wy jakie wy chrześcijanie macie problemy z islamem, które moglibyście teraz wyjaśnić, jakby pytając tutaj swoich kolegów, a wy muzułmanie, jakie macie problemy z chrześcijanami? Jakby, no jesteśmy tutaj w takim gronie, powiedzmy sobie po męsku, o co chodzi i spróbujmy dojść do jakiegoś ładu. No i rzeczy wychodzą dosyć ciekawe. Bo oczywiście na początku jest cichutko i chrześcijanie mówią, że skąd, nie mam żadnego problemu, muzułmanie jest w porządku, przecież mam kolegę muzułmanina, mieszka koło mnie, wszystko jest w porządku. Druga strona mówi absolutnie to samo, że wszystko jest okej, okay, mieszkamy koło siebie tyle lat, wszystko jest okej. Okay. No ale jak tak chwilę poświęcą i pomyślą, no to się zaczyna. No, muzułmanie pytają chrześcijana, czemu wy tyle pijecie? A chrześcijanie muzułmanowie, wy czemu bijecie żony? No i daje się właśnie przestrzeń ludziom na to, żeby takie rzeczy wypowiedzieć. Żeby wypowiedzieć i te stereotypy, i żeby wypowiedzieć jakieś takie uwagi, które się ma, zadać pytania i tak dalej. No i oczywiście no nie są to specjalnie takie... No nie są to często miłe dyskusje, czy miłe uwagi do wysłuchiwania. No ale z takimi rzeczami też trzeba się mierzyć. Drugą taką dosyć ciekawą rzeczą, którą można było na przykład w mediach społecznościowych obserwować, muzułmanie z takich grup właśnie bardziej, no powiedzmy sobie w cudzysłowie tolerancyjnych, stworzyli taką kampanię Not in my name, czyli nie w moje imię. Właśnie jako odpowiedź dla państwa islamskiego, czy różnych podobnych organizacji, które instrumentalnie traktują religię i próbują ją wykorzystać do swoich celów politycznych. No i podczas tej kampanii muzułmanie z różnych krajów, jakby z różnych kultur mówili, że właśnie to, co państwo islamskie prezentuje, to nie jest to, co oni myślą. I w ten sposób wprost jakby w mediach się przeciwstawiali takim ugrupowaniom przemocowym. Mówiła Pani o tym, że przeżywała Pani strach, spotkając tam to wojsko, te takie bojówki, a czy było coś, co Panią zaskoczyło, zszokowało, coś przeraziło, że nie była Pani na to przygotowana, spotkając się z taką kulturą? Z samą kulturą, co mnie... Aha, była jedna taka rzecz, o której wcześniej słyszałam, ale nie widziałam w akcji, jak działa. I to w Syrii się objawiło też tak bardzo... No, zaskakujące dla mnie, to jest bardzo dobre sformułowanie, którego Pan użył. W islamie generalnie nie ma czegoś takiego jak adopcja dzieci. To też wynika z tego, jak bardzo jest ważna rodzina dla muzułmanów. Czyli na przykład jeżeli jakiemuś dziecku w mojej rodzinie niestety zginą rodzice, to tych dzieci się nie adoptuje, tylko po prostu bez słowa się je bierze do domu. Bo religia nakazuje i kultura mówi o tym, że rodzina jest tak ważna, że po prostu bez słowa się te dzieciaki bierze. Więc w Syrii spotkałam właśnie takie mamy, które miały swoją trójkę, po siostrze trójkę, po drugiej siostrze trójkę, bo na przykład dwie siostry niestety jej zmarły na skutek wojny. I ci ludzie się w ogóle nie uskarżali na to. Wręcz przeciwnie, próbowali się tymi dziećmi zaopiekować i... No i mimo tego, że często na skutek wojny nie mieli nic, to
to po prostu te dzieci brali do domu i nie pozwalali ich oddać gdzieś tam do domu dziecka czy coś. I odbywało się to zupełnie bez jakichś dokumentów, bez jakichś takich rzeczy. Także to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja mam przyjemność współpracować z Centrum Pomocy Prawnej, które tutaj działa w Krakowie. I to są panie prawniczki, które regularnie odwiedzają ośrodki dla cudzoziemców, czyli tak zwane ośrodki dla uchodźców, które się znajdują także w Polsce. Więc tutaj jest... zdarza mi się, że różne historie właśnie o uchodźstwie słyszę od nich, ale też miałam okazję i właśnie w Syrii, i w Libanie, i w Niemczech, i w Szwecji się spotykać z uchodźcami różnych narodowości, bo nie są to tylko Syryjczycy, ale też Irakijczycy, Afgańczycy. W Polsce to są głównie Czeczeni, Tadżycy też, Ukraińcy oczywiście, ale to już troszkę poza moją działką. No najbardziej, no znowu tu dotykamy tego samego problemu. To są ludzie z tak wielu różnych krajów już w tym momencie i też często zupełnie nieprzystających do siebie kultur, mimo że są jednej religii, że ciężko ich wrzucić do jednego wora. Spotkałam wielu Czeczenów na przykład, którzy są w Polsce, to są również muzułmanie, ale to są muzułmanie no właśnie z Kaukazu. Oni mają obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. I to jest zupełnie inny islam niż ten, który widziałam na Bliskim Wschodzie. To jest taki islam trochę góralski, powiedzielibyśmy. Panie muzułmanki noszą tak chusty, jak nasze babcie nosiły. Nie są to jakieś takie, nie wiem, bliskowschodnie chłopy. No zupełnie inaczej to wygląda. Ale znowu przybywają do Polski i składają wniosek o status uchodźcy w obawie przed prześladowaniem. Bo Czeczeni w Rosji chcieliby mieć swoje państwo i w związku z tym są prześladowani przez władze rosyjskie. A że na Białorusi też nie jest specjalnie dla nich bezpiecznie, bo Rosja i Białoruś pod tym względem współpracują ze sobą, no więc szukają schronienia w Polsce z różnym skutkiem. Przez ostatnie lata Czeczeni to była ta grupa, która najliczniej przybywała do Polski i uzyskiwała status uchodźcy. W każdym dialekcie jest Koran przetłumaczony? Nie, za łatwo by było. Nie. Koranu wersja po arabsku jest jedna. I to jest tekst święty, więc troszkę nie wolno w nim grzebać za bardzo. I arabski jest spisany w tak zwanym klasycznym języku arabskim, czy w ogóle po polsku się mówi, że to jest właśnie ta arabszczyzna koraniczna. No i to jest taki już język trochę archaiczny, ale raczej się go nie przekłada, raczej się nie przekłada na dialekty. Opatruje się komentarzem, to jak najbardziej. I tak samo przekłady, czy na polski, czy na jakieś inne języki, też się opatruje komentarzem. Czasami do tego stopnia, że tego komentarza jest więcej niż samego tekstu Koranu. No i jest to faktycznie, no w wielu wypadkach jest to problem. No muzułmanie mają obowiązek się modlić po arabsku, w związku z tym, że to jest napisane taką arabszczyzną starą, no to często się no pełnego znaczenia tych słów się nie rozumie. I faktycznie trzeba trochę studiów poświęcić, trzeba trochę czasu spędzić nad tym, żeby ten Koran zrozumieć w pełni. No ale tutaj właśnie pomagają i komentarze, i różne wykształcone w tym kierunku osoby, żeby właśnie interpretować ten Koran w miarę, przynajmniej w związku z tym, co tam faktycznie jest napisane, żeby sobie tam jakieś nie wymyślać rzeczy z kosmosu. Ale jest to duży problem, że ten Koran jest w języku takim, którego na pierwszy rzut oka większość osób nie rozumie. Mój chłopak jest Marokańczykiem i jest... A daj sobie mikrofon trochę bliżej. Jest Berberem. Słychać. Jest Berberem, to jest... No bo są Arabowie i Berberowie i ci Berberowie też dzielą się na różne plemiona w tym Maroku. I generalnie na przykład Abdu mówi w kilku językach, mówi też po arabsku oczywiście, tak jak w tym swoim jednym z dialektów berberskich, bardzo pojemnie. Natomiast jego mama już na przykład, mimo że jest praktykującą muzułmanką, no właściwie nie mówi po arabsku, bo mówi w tym dialekcie berberskim. Niektóre słowa, wyrażenia są bardzo podobne, czasami takie same.
między arabskim a berberskim. Natomiast mają taką swoją szkółkę, która w ciągu dnia, nie wiem, w określonych godzinach najpierw chłopcy przychodzą do tej szkółki w tej wiosce, później dziewczynki, a później na przykład kobiety. I to jest takie miejsce, takie centrum kulturowe też trochę, bo kobiety tam robią dywan, ale dywany i takie jakieś swoje prace ręczne spotykają się w ciągu dnia, ale na przykład też właśnie recytują Koran. Jest jedna taka pani, dziewczyna, która pomaga im właśnie w recytować Koran po arabsku. Czyli powtarzają tak jak w szkole, jak dzieci. Ja też tam miałam okazję z nimi powtarzać ten Koran. No i ta dziewczyna też tłumaczy, jakby wyjaśnia ten Koran dla nich, więc... No i też mam mnóstwo takich przyjaciół, którzy właśnie są na przykład z Turcji i nie mówią w ogóle po arabsku, czy Polakami, muzułmanami, którzy nie mówią po arabsku, a chcą czytać ten Koran tak, jak to jest zalecane w tej wersji oryginalnej, czyli po arabsku. No, a nie zawsze to jest możliwe, nie wszyscy się uczą, ale korzystają z tych przykładów, czy kogoś, kto tłumaczy w jakiś sposób. Jak wygląda praktyka? Tak, dziękuję. Dowiedzieliśmy się sporo o islamie, o tym, jak media go przedstawiają i ogólnie jaką, co w sobie niesie, jakie wartości, kultura czy religia. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie.